O stary! O stary, jaki początek jest dobry! Poza tym. O nie, kurwa, stary, nie! Co tam jest? Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa, drugi pół? Stary, biegnę do ciebie. Poza filarami jakimiś. Śmiech. Ja pierdolę, kurwa! Ja pierdolę! Jola, kurwa, to jest podpane miejsce, stary! Stary, ale... Co ty gadasz, stary, kurwa, nie strasz mnie! Dalej, coś tam się kurwa. To się wydarzyło w dzisiejszym odcinku, ale my jeszcze o tym nie wiemy, bo dopiero zaczynamy ten odcinek. Drugi, piątego sezonu Randonautiki! W poprzednim odcinku w komentarzach wspominaliście o Asi. To był damski element rando. Do tego odcinka wziąłem kogoś zupełnie innego, kto myślę przypadnie wam do gustu. Gościu, co ty mnie tak skanujesz? A wy co narzekaliście na Asię i na brak męskiego kontentu na randonautice? No to teraz będzie go za dużo. I co, polubimy się? O stary! I co ty na to, Jonasz? Nie, no stary, podstawiłeś to. Stary, tam z góry schodziłem stamtąd, jak kurwa? Robisz mnie w chuja. Więc dzisiaj z nami będzie Jonasz. Przez cały odcinek. Będzie, ja powiem Jonasz. Dobra, będzie... Jonasz. Dlatego w dzisiejszym odcinku będzie ze mną Jonasz, czekam na waszą miłość w komentarzach. Będzie mi towarzyszył, dajcie znać i ocencie go tam na dole w komentarzach. Ale na chwilę cofnijmy się do studio, dlatego że mam dla was zajebiste info. Udało mi się skontaktować z chłopakami ze straży, z którymi nagrywałem już odcinek Randonautiki i są chętni na nagrywkę. Chłopaki dysponują ogromną ilością sprzętu, który na pewno wykorzystamy w rando, ale potrzebujemy waszej pomocy. Potrzebuję kogoś, kto jest w stanie ogarnąć nam auto ze szrotu, złomu lub cokolwiek podobnego. Pomóżcie nam zrealizować odcinek. Jeżeli masz jakiegoś szrota albo znasz kogoś, kto ma dostęp do takiego samochodu, daj znać. Odezwij się na tego maila, a my zrobimy zajebisty odcinek. Ciekawe. Na moim Instagramie, na który was bardzo serdecznie zapraszam, zapytałem, jakie intencje do Randonautiki chcecie, byśmy wykonali w tym odcinku. Zapytałem o 4 i otrzymałem. Moneta, zabawka, kartka i cmentarz. Te 4 propozycje zostały wybrane wśród naprawdę setek innych, za które wam bardzo dziękuję, bo jak widzicie, jest tego całkiem sporo. Ale przyszła pora, by wygenerować nasz pierwszy punkt. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie się działo. Wiecie dlaczego? Bo w momencie, w którym jechaliśmy tutaj, na to miejsce, spotkaliśmy nocnego wędrowca. Po drodze. Jestem ciekaw, czy go pamiętacie. 15 tysięcy polubień! I wjeżdża kolejny odcinek Rando, a pod poprzednim, nie ukrywam, popisaliście się. Ja trzymam w swojej dłoni telefon, który posłuży mi, by wygenerować naszą pierwszą lokację w dzisiejszym odcinku. Jonasz, gotowy? Jak nigdy. Bardzo dobrze. Generuj, skupiam się na naszych intencjach i niech się dzieje. Kartka, zabawka, cmentarz i moneta. To były nasze intencje dzisiejszego odcinka. Jestem ciekaw, co na co w ogóle natrafimy jako pierwsze. O ile natrafimy. O stary, jaki początek jest dobry! Czy ty wiesz, jaką my mamy siłę? Opowiadaj. 7,60! Co ty gadasz? No kurwa, stary, poważnie! Dawaj, lecimy! Ruszamy do pierwszej lokalizacji, którą wytyczyła nam Randonautika. Siła o mocy zbliżonej do 8 to naprawdę zastanawiający element, który wzbudzał w nas ciarki na ciele i budował emocje. Niestety. Teren, na który trafiliśmy, był skomplikowany ze względu na dużą roślinność, zarośla i bagna. Dodatkowo punkt leżał w okolicy torów kolejowych, ale mimo to nie poddaliśmy się. Wzięliśmy ze sobą wykrywacz i ruszyliśmy do centrum punktu. O stary, robi to rozlepy. O stary. No tak wygląda rando. O, Jerzyna, uważaj, bo jesteśmy coraz bliżej. Dotarliśmy. Ciekawe miejsce. Jesteśmy już w punkcie. 7,60 siły i mam ze sobą wykrywacz metali. Będę go używał na tej przestrzeni. A to wszystko ze względu na to, że cały nasz punkt to tak naprawdę tory kolejowe, a po drugiej stronie zarośnięty teren. Dlatego schodzę tam na dół do was i będziemy szukać jednej z naszych intencji. Kartki tutaj nie widziałem, zabawki też nie widzę, ale kto wie, co kryje się pod ziemią. Zobaczmy. Rozpoczęliśmy poszukiwania w punkcie. Wiedziałem, że nie możemy go tak łatwo odpuścić. Randonautika przecież zaskakiwała nas niejednokrotnie
Dlatego nasze poszukiwania w tym punkcie trwały nad wyraz długo. Aż w pewnym momencie... A ja nie odpuszczę. 7.20 siły, ja wiem, że jesteś... Dobra, rozdzieliliśmy się z Danielem. Jestem w obrębie punktu, ale tutaj nie ma nic, dosłownie nic, oprócz butelek po piwie i gęstej zieleni. Idę mu zaraz powiedzieć, żebyśmy już wracali. Bo... Stary, masz coś? Nic nie mam! Chodźmy stąd już! O kurwa! Znalazłeś coś? Ej, chyba... Znalazłeś coś? Tu w całej tej przestrzeni grzeje! Stary, tam nic nie było, tam są tylko butelki po piwie. Czekaj, bo to moja... Czekaj. Nie gadaj. Tu jakby w tej... W tej całej przestrzeni, kurwa, jest. Kopiemy? Kopiemy. Ja pierdolę, ej stary. I teraz pytanie, jak to zrobić? To może podzielimy to na kwadraty. Że wykopię tak raz, raz, później drugi, później trzeci i czwarty. O, dobra, to jest... Twarda ziemia? Fest. O kurde. Dobra. Nie no stary, no to chodźmy, no bo widzisz, kurde, jednak nic nie było. Odpuśćmy już to. Mówię ci. A czemu ty chcesz odpuszczać, jak ja znalazłem teraz, kurwa, coś w ziemi? Stary, nic tam nie znajdziemy. No stary, no przed chwilą grzebałeś, pewnie to było, nie wiem... Poczekaj, zaraz dasz mi... Masz szperacz? Mam szperacz, podać ci już nie, go? Zaraz, poczekaj, daj mi wykopać te, chociaż te dwa kwadraty. Najpierw ten sprawdzimy. No, tracimy niepotrzebnie czas, moim zdaniem. Znalazłeś coś? Jonasz, wykopałem to dopiero, kurwa! Nie, tu nic nie ma w tym. Mówiłem ci? Daj szperacz. No, stary, bo ty jesteś źle nastawiony do rando. Wierzysz w intencję? No wierzę w intencję, no to uwierz, ale mówię ci, że tracimy niepotrzebnie czas. Uwierz, to się spełni. Stary, dobra. Tyle intencji nam się spełniało w odcinkach, że ja wiem po prostu, że tu trzeba się więcej skupić. Widzowie, docencie też fakt, bo my latamy po dworze, a ja mam zapalenie strun głosowych, dlatego też przepraszam, że tak brzmię. Nie, ten akurat element jest czysty. Co, kopiemy drugi kwadrat? No oczywiście. Się tak uparłeś, że tu zostajemy, no to kop dalej. Przestań. Ło, tu jest jakby twardzie. Najgorsze jest to, że tutaj... To jest tak zarośnięte tym trawskiem, że tu jest cokolwiek mega ciężko kopać. Mała! Dobra. To jest drugi. Ale jeżeli nic już w tym nie znajdziesz, to idziemy stąd. Ja znajdę, zaraz zobaczysz. Zapamiętajcie te słowa. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale za chwilę dowiecie się, że miałem rację. Ja szperaczem może to od razu przelecę. No to dawaj. Czekaj. Jest coś. Nie no, stary. Nie gadaj, to są nasze pierwsze nagrywki, od razu byśmy coś znaleźli. Poczekaj. A tutaj jakby w kilku miejscach było. A, w kilku miejscach. To jest jakby kilka rzeczy. To jest jedna z nich. Co to jest? Co to jest? To jest jakaś śruba. Śruba. Nie wygląda jak moneta. Nie, to nie jest moneta. To jest jedno. To stary, tu coś grzeje jeszcze. Poza tym. O nie, kurwa, stary, nie! Co tam jest? Ja pierdolę! No stary, patrz, pod trawą, pod tą warstwą zarośniętej trawy, pod tym, zobacz! Patrz, kurwa, co tu jest! Co ty gadasz? Ja, o kurwa, ja pierdolę! Stary, to jest początek nagrywek, pierwsza intencja, nie gadaj! To jest, kurwa, dwugroszówka, stary! Z którego to jest roku? Daj zrób zooma, bo to jest tak ujpane, że to ciężko aż powiedzieć, z którego to jest roku. Masz to? Pierwsza intencja. Masz to? Daj. Widać to czy nie? Nie widzę, z którego to jest roku. Niech widzowie... Ale poczekaj, bo to trzeba 2000... Nie wiem, stary, bo to jest zaśniedziałe, to... Widzisz, zielone jest. Po czasu leżysz. Ja dole, ale mamy, kurwa, intencje, stary. Na samym początku... Moneta! Nagrywek. To dlatego mieliśmy 7.20 siły. Stary, bo to jest pojebane, kurwa, dwugroszówka. I to jeszcze, ona ma takie zielone, kurwa... Jakbyś przebarwienia, tu kupa czasu leżała, no. Fuj. Intencja spełniona. Na samym początku. Czyli nagrywa. Bieganie z zapaleniem strun głosowych mimo wszystko się opłaca. Oczywiście. I oddaję.
Radonautika zawsze oddaje. Sorry stary, że nie wierzyłem. No kurwa, mówiłem ci, że uwierz w intencje. Lecimy dalej. Pora na drugi punkt dzisiejszego wieczoru. 10 km i zostały nam intencje takie jak kartka, zabawka i cmentarz. Które z nich jeszcze dzisiaj się spełnią? Zaraz się przekonamy. Stary, nie ma lepszej rzeczy dla ciebie, jeżeli chodzi o rando. Czemu? Jedziemy do lasu. Nie gadaj. I rozdzielamy się. I gotowe. Proszę, powodzenia. Powodzenia, stary. Rozdzielamy się. Dobra widzowie, no to zostaliśmy sami. Wiem, że uwielbiacie GhostTube'a. Zaraz gdzieś się ustawimy i spróbujemy coś ciekawego tutaj znaleźć. Rozdzieliliśmy się z Jonaszem. Nie minęła nawet chwila, a już spełniła się nasza kolejna intencja. Powiem wam, że pomimo tego, jak dużo trenuję boks i tym podobne, to jest kartka! O kurwa! Słyszymy się, stary? Halo, halo? Rozdzielamy się z tego względu, że nasz punkt ma naprawdę ogromny promień. Jesteśmy w miejscu, w którym będę zwracał uwagę na absolutnie wszystko. Dawno nie było lasu, a to jest świetny moment na to, żeby przetestować Jonasza i zobaczyć, czy sobie poradzi. Stary, znalazłem kartkę! Stary, na drzewie jest kartka! Nie, kurwa, Jonasz... Nie gadaj tak, jest bez jaj, stary! Stary! Ja pierdolę! Kurwa, drugi punkt? Stary, biegnę do ciebie! Stary! Co jest, kurwa? Ledwo co odeszłem od ciebie i to! Co jest? Co to jest? No kartka! Doliny Portu 5 wraz z jego przyległym terenem znajduje się w rejestrze zabytków z ochrony naprawy. Proszę zachowanie stanu obiektu w należytym stanie. Opiekun zabytku Fort 5. Powrót. To stary, my jesteśmy na jakimś forcie. Wyjebał nas na fort, ale jakie było prawdopodobieństwo, że w lesie znajdziemy kartkę pośrodku... Kurwa niczego! To jest druga intencja! Stary! A ty coś tam miałeś? Pojebne. Nie, zrób GhostTube'a, bo ja dopiero co szedłem i gadałem do kamery, a ty już tu powiedziałeś, że coś masz. To może ja zrobię pod tą kartką. No zrób tutaj, zobaczymy, no intencja. Jest, jak no jest, nie? Ale stary, zajebiście. Ej, dobra nagrywka dzisiaj. Ja cię kręcę. Ja idę szukać, może jeszcze coś znajdę. Ale z tą kartką ja cię kręcę niemożliwe. Ledwo co oddaliłem się od Daniela. No ale dobra, sprawdzajmy. Wiem, że uwielbiacie GhostTube'a. Potem jestem ciekawy, czy jeszcze w tym miejscu, dosłownie nade mną, znajduje się kartka po środku lasu, czy uda nam się jeszcze nawiązać kontakt z jakimś bytem. A, tu jest ten fort. Okej, a właściwie to są jego pozostałości. Gdybyśmy mieli jakąś intencję ruiny, to być może by się spełniła. Ta kartka pośród lasu, no mocno zastanawiający element. Czy jest ktoś tutaj ze mną? Dzisiaj może jakoś znacząco nie będę szalał, z tego względu, że mam stan podgorączkowy, zapalenie strun głosowych, oprócz tego zapalenie krtani. No dużo, dużo nieprzyjemnych tematów, ale nie odpuszczę sobie randonautiki i pokazania wam tego, co tutaj się dzieje, bo za długo czekaliście. O kurwa, ale się wystraszyłem. Ja pierdolę, a to tylko chyba zwierzę. Gdzie ja zaszedłem? Ej, kur... Tu? Tędy? No nic, widzowie. Tak jak mówiłem, raczej będziemy i tak próbowali nagrać to w innym miejscu. Shit. Tu są dalsze części fortu. Nie wiem, mam spróbować tędy zejść? O kur... O kur... O, czu... o kur... O, 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 o. To już wszystko się zburzyło. Już za wiele z tego fortu nie zostało, poza filarami jakimiś. Ja pierdolę, kurwa! Ja pierdolę! I tak intencja kartki została od razu. Jonas, kurwa, to jest podpane miejsce, stary! Stary, ale co ty gadasz, stary, kurwa, nie strasz mnie! Ja pierdolę, widzowie, no widzicie co tu leży? Gdzie ty jesteś? Czy wy to, kurwa? Ja pierdolę, stary! Chodź tu do mnie, będziesz miał cały. Gdzie ty jesteś? Stary, ja cię nie widzę. Cały czas dobra, ja spróbuję. Zostawię to tu, idę do ciebie. Kurwa, ja go tu przyprowadzę, ale to co to się oddala, to jest... Ale mnie wystraszyłeś, stary. To jest popier...
klnę dzisiaj w tym odcinku. Przepraszam widzowie, że tak klnę, ale to jest niezrozumiałe. Czy ja w ogóle dobrze idę? Ja już nie wiem. Ja chyba się zgubiłem. Widzę cię, czekaj. O, słyszę. Słyszę, stary, z prawej strony. Czekaj, krzyknę. Ej! Idę, stój, widzę cię. Jak ja mu to pokażę, przecież on będzie obstrany. Co na GhostTube? Na GhostTube nie udało nam się nic znaleźć, w sensie... Nie ma nic nie grzeje? Nic nie grzeje, powiedziałem, rozmawiałem dosłownie chwilę, zadałem dwa pytania. Nie zmienia to faktu, że ta kartka, stary, jest popierdolone. To zaraz zobaczysz, co jest popierdolone. Ale stary, co ja znalazłem? Stary, jak ty mnie wystraszyłeś, tak? Miałem kamerę i od razu się do mnie jakby odezwałeś. Ja tak się zerwałem. Stary, to co ci pokażę, chodź. Czy to coś przebije kartkę? Chuj. Nie gadaj. No, kilkukrotnie. Nie gadaj. Poważnie, chodź. O stary. To jest randonautika. Ja cię kręcę. Zaraz zobaczysz. O. Ja ci powiem gdzie, a ty szukaj, ja jestem ciekaw twojej reakcji. Stary, a mówiłem ci, że jak dzisiaj, stary, przed nagrywkami, powiedziałem... Porozglądaj się po tej okolicy, stary. Ej. No. Rozejrzyj się dobrze, rozejrzyj się dobrze. Ale w ogóle... No, rozglądaj. Mam déjà vu. Ale tu... Do daleka. To ja ci zrobię ciepło, zimno, dobra? Zimno, lodowato. Jeszcze zimno. O, no, cieplej. Cieplej. O, prawie gorą. O, stary! I co ty na to? I co ty na to, Jonas? Nie, no stary, podstawiłeś, to przy... No kurwa, jak ja schodziłem? Nie, no robisz mnie w chuja. Stary, tam momencie. Z góry schodziłem stamtąd, jak, kurwa? Robisz mnie w chuja. No kurwa, leżało to, no jest na tej kamerze to nagrane. Dwie intencje w jednym miejscu? No kurwa, ja sam byłem, stary, w szoku. Dlatego ci mówiłem przez krótkofalówkę, bo to jest popierdolone. Weź to, no kurwa. Nie chcę mi się w to wierzyć, widzowie. I teraz pytanie, czy ktoś to zostawił? Jaka jest, jakby wiesz, narracja z tym? Ale to jest creepy. Aż boję się to dotknąć, nie? W ogóle ja mam wrażenie, że ja tu kiedyś byłem. Autentycznie. Tak? Ja tu zszedłem, bo były te filary i stary idę i nagle leży to, tak, tak. Jak, kurwa? Ja nie mam słów na to. No stary, to jest rando, ja za tym tęskniłem w chuj, to są tak niezrozumiałe rzeczy, które się... Stary, jesteśmy w drugim miejscu i mamy już... Ale to tak samo jak tamta moneta, to też już trochę tu leży, zobacz jak to jest ujebane, no. To sobie pomyśl nawet, kurwa stary, ja bym chciał cię wystraszyć i bym to położył. To bym nawet na GoPro to nagrał, nie jak schodzę z góry, kurwa, ja sam byłem obsrany, stary, niewiarygodne to jest. Zostaje nam jedna intencja. Cmentarz. Ja byłem święcie przekonany, że jak mnie tu wołasz, że ty stary znalazłeś jakiś grobowiec i jak mi pokazałeś jeszcze to miejsce, to mówię, nie no, jakiś grobowiec jak chuj. Nie, ja tu poszedłem, no to zwierzyna mnie jakby poprowadziła, nie, bo hałasowali. Hałasowała, no. Tak, poszedłem do góry, zszedłem, mówię, dobra, idę tu na dół. I tędy stary zszedłem, nie? No. Doszedłem tu i patrzę to. Ja nie mam słów. No zostawiam to, kurwa, bo to jest pojebane, nie? Ale stary, jakie to jest, kurwa. Tamta jest ta kartka, tu ta zabawka, ta moneta. Jedno miejsce i spełnione dwie intencje. Czy to nie jest dla was zastanawiające? Ledwie dwie lokacje, a my mamy już trzy wykonane na koncie. Randonautika dzisiejszej nocy oddaje bardzo. Co będzie dalej? Zobaczcie sami. Las oddał bardzo, działo się tutaj. Ale by nie marnować czasu i udać się do kolejnej lokacji, skupiam się na naszej ostatniej intencji, czyli na cmentarzu, bo to jeszcze mamy do odhaczenia. Losujemy, zobaczymy co wyjdzie. Tylko czy w okolicy jest jakiś cmentarz? A może jest jakiś, którym nie wiemy? Nagrobek też się będzie liczył jako cmentarz. W sumie tak. Dobra, mam coś. 5.31. Nie wiem co to jest za miejsce i nawet tego nie sprawdzam, ale najdziwniejsze rzeczy dzieją się po północy, a jest 22 po północy. Jedziemy. Wedle tego co pokazuje Google Maps, powinny być tutaj ogródki działkowe. Powinny. Ale wiem, że tak nie jest. A wiem, że raczej to nie są ogródki działkowe, które działają z tego względu, że już na wejściu macie pełno śmieci. O! I dlatego wziąłem ze sobą gaz pieprzowy, bo być może spotkamy tutaj bezdomnych, ale niekoniecznie konfrontacja mogłaby być miła. Lepiej się zabezpieczyć na tego typu okoliczności. I tu były kiedyś ogródki działkowe. I wchodzimy tam do tego pustostanu? O stary. Patrz, wózki jeszcze. Pozostałe. Tylko boję się, że tu kogoś spotkamy, więc ja będę już
Przyzorny, zawsze ubezpieczony. O kurwa. Dobra, chodź. Stary, jak nic, tu kogoś spotkamy. Patrz, ile tu jest wózków, jakichś elementów. Ale wbrew pozorom całkiem ciepło tu jest. Nie chcę też hałasować, bo jak śpi, to zaraz sobie nas nie stawię do kurzu. Bo tu na bank ktoś spał. To jest nawet taki nieprzyjemny zapach, stary. Bo fuj. Fest się czuje tak niepewnie, nie? Ja też, stary, jestem tak zesrany aktualnie. O fuj. Jak nic, to ktoś tu mieszka, nie? O stary, fuj, chodźmy stąd. Co to jest? Smród, ketchup. Ale chodź. To jest? Z ketchup. Ej, stary, znaleźli... coś tam się kurwa rusza. Gdzie? Gdzie? Tam. Ja pi***olę. Ale patrz, stary, znaleźliśmy normalnie koczowisko jakieś. Zobacz, tu jest radio nawet. Czaisz to? Ale zobacz. Książki, radio, pełno rzeczy. Patrz, stary, nawet Nescafe Dolce Gusto tu jest. Walizka, czajnik, wózki. Tu jest sypialnia nawet. No to jest, stary, sypialnia. Przecież zobacz, masz... Widzisz, to jest zagrodzone, żeby tu nie wchodzić. Tam jest kot, żeby tu było cieplej. A, no i... To pokaż. Nie. No, pełno browarów tu jeszcze. Jak na bank tutaj. No śmierdzi strasznie takim... A chodźmy stąd, bo nie wytrzymasz? A tu mam wrażenie, że coś się ruszało. Gdzie? W tym pokoju. Tu? Tak. Jest tu kto? Ty kurwa, bo zaraz cmentarz to my będziemy mieli na żywo, jak zwłoki znajdziemy. O stary. Czemu to jest tyle ketchupu? Ale pojechał na miejscu. Ej, co? Stary, co myśmy znaleźli? No fuj. Ale tam był niemiłosierny smród. Mega ciekawa sytuacja, powiem wam, nie znalazłem jeszcze domu osób, które nie mają domu. Ale zastanawiam się nad jedną kwestią, bo skoro były tutaj ogródki działkowe, one dalej są zaznaczone na Google Maps, to można by powiedzieć, albo zinterpretować to w ten sposób, albo przynajmniej ja to sobie tak interpretuję, że to nie jest taki cmentarz wspomnień ogródków działkowych. To już zostawiam wam do oceny. Idziemy się porozglądać, co tu jeszcze jest. O kurwa! O stary, no uważaj. Ja pierdolę, co tu się dzieje, stary? O, śmieci? To zobacz, co tu się dzieje. O stary, ale tu jest syf. Zwróćcie uwagę na ilość rzeczy pozostawioną na terenie byłych ogródków działkowych. Jest to cmentarz wspomnień, ale czy wiąże się to z naszą intencją? To już pozostawiam wam do oceny. No nie spodziewałem się, ja pierdzielę, że te ogródki tak oddadzą i jestem w totalnym szoku. Ale kochani, 15 tysięcy polubień, subskrybujcie kanał tylko tam na dole, żeby kolejny odcinek was nie ominął. I jedziemy, bo dzisiaj się działo co niemiara. A ty jak oceniasz? Ja czekam na kolejny odcinek. Na kolejny odcinek. Dawajcie znać, jakie intencje mamy spełnić w kolejnym odcinku, proponujcie w komentarzach, albo z jakim youtuberem mamy nagrać kolejny odcinek. Być może jest taki, którego chcielibyście zobaczyć w random. Dajcie znać. I tutaj ogromne podziękowania dla firmy Sharp, która udostępniła mi ten telewizor, żebyście mogli dzisiaj obejrzeć te piękne przebitki tutaj ze studio, właśnie z tym telewizorem. Firma Sharp dostarczyła mi telewizor z serii EQ7 w wersji 55 cali. Jego bezramkowy design doskonale pasuje w moim studiu, ale wygląd to nie wszystko. Liczy się też jakość wykonania. Dlatego w tym modelu zamiast plastiku macie obudowę wykonaną ze stopu aluminium. Kryje ona w sobie głośniki bardzo dobrej jakości, sygnowane marką Harman Kardon i wspierające Dolby Atmos. Co jest najważniejsze w telewizorze, to obraz. Ten model ma matrycę LCD z bezpośrednim podświetleniem LED oraz dodatkową warstwę Quantum Dot, która zapewnia doskonałe odwzorowanie barw. TV wyposażono w technologię Dolby Vision i Aquos Smooth Motion. Idealnie nadaje się nie tylko do oglądania filmów i seriali, ale także do grania. A teraz najlepsze, czyli cena. Ten model wcale nie jest drogi. Sprawdźcie, ile kosztuje, klikając link w opisie.